Cześć, Marcin Zabolski. Witam i zapraszam na kolejny odcinek vloga warsztatowego Platinum Expert. Ten odcinek rozpocznie tak naprawdę cykl na temat zawieszenia w samochodzie, ponieważ jest to dosyć skomplikowana konstrukcja i warto tutaj przyjrzeć się bliżej poszczególnym elementom tego układu. No i zaczniemy może od amortyzatorów, ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych podzespołów, jakie wymieniamy w swoich samochodach, więc dowiedzmy się tak naprawdę, co wpływa na ich zużycie, jak je wymieniać, jak dobierać. O tym wszystkim oczywiście Szymon z Evo Engineering. Amortyzatory służą w samochodzie, w układzie zawieszenia samochodu do wybierania nierówności i do zachowania jakby sztywności i dobrego prowadzenia samochodu, tak, żeby nie było, żeby nie pływał, nie skakał, nie podskakiwał, ani nie był też jak taczka, tak, no, żebyśmy mogli mieć jakiś komfort w samochodzie, no to musiało zostać użyte taka rzecz jak amortyzator w ilości przeważnie 4 sztuk, no po to, żeby to jakoś było komfortowo, tak, żebyśmy nie jechali jak na wozie drabiniastym. Najłatwiej sprawność amortyzatorów sprawdzić na ścieżce diagnostycznej, która znajduje się albo w dobrej jakości serwisach samochodowych, albo na stacjach diagnostycznych. Czyli najrzadziej będziemy mieli to robione raz do roku podczas przeglądu technicznego. Tam wychodzi procentowa wartość każdego amortyzatora, jeżeli chodzi o jego skuteczność oraz jakby różnicę pomiędzy osią przednią, tylną i każdego z amortyzatorów na poszczególnej osi. Tak? Jeżeli byśmy chcieli sami to sprawdzać, no to możemy tylko sprawdzić organoleptycznie, czyli jeżeli amortyzator będzie miał jakieś zapocenia, ślady wydobycia się oleju, który jest w środku niego, no to wtedy będzie to oznaczało, że amortyzator jest do wymiany. No, ewentualnie o takie objawy jak na przykład pływanie samochodu, gdzie samochód podczas normalnej eksploatacji zaczyna nam zbyt wysoko i nisko opadać na nierównościach, tak nie jedzie. Powiedzmy, że nie karoseria nie porusza się w jednej linii, a pracują tylko koła, tylko zaczyna nam cała karoseria pływać, tak? Zachowuje się auto jak na falach, no to jest, to musi dać nam do myślenia, że ten amortyzator, wypadałoby je sprawdzić, tak? I że te amortyzatory mogą być do wymiany. Wiadomo, że są różne sytuacje życiowe i mogą być takie, kiedy nie możemy sobie pozwolić na jakieś znaczące wydatki, a chcemy zachować jakieś bezpieczeństwo i komfort w samochodzie, no to wtedy wiadomo, możemy się zdecydować na trochę tańsze zamienniki, których jest naprawdę dużo. No wiadomo, że jest kilka wiodących firm na rynku, które od lat zajmują się amortyzatorami i ich produkty są montowane na pierwszy montaż w samochodach nowych. Wiadomo, te automatycznie ceny będą wyższe, ale przeważnie za tym idzie również jakość i przede wszystkim długość żywota takich amortyzatorów, bo komfort powiedzmy, że będzie na zbliżonym poziomie, ale żywotność tych amortyzatorów i odporność na jakieś tam mechaniczne uszkodzenia i samoużytkowanie będzie na pewno wyższa. Najprościej powiedzieć, że są one dużo twardsze i sztywniejsze, tak? Czyli przechodzimy ze strefy komfortu do strefy troszkę takiej bardziej sportowej. Ma to po prostu wpływ na jakość prowadzenia się samochodu przede wszystkim. No, komfort jest niższy, ale reakcje na ruchy kierownicą, na hamowanie, na przyspieszanie jest zupełnie inna niż przy amortyzatorach seryjnych i wtedy możemy sobie pozwolić na szybszą jazdę, nie odczuwając wrażenia takiego, że zaraz się przewrócimy na bok, wchodząc troszkę więcej z większą prędkością w zakręt. Mam nadzieję, że kilka cennych rad na temat amortyzatorów w samochodzie pozwoli Wam lepiej obchodzić się z tym tematem przy najbliższej okazji ich wymiany, albo pozwoli zorientować się, że tak naprawdę już najwyższa pora na wymianę tego elementu. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu ten odcinek, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o układzie zawieszania, zapraszam na kolejny. Omówimy tam następny podzespół, jakim będą sprężyny.